Mroźna północ. Nazwa nadana dzikiej jałowej krainie leżącej za wielkim wrzosowiskiem Fejrunu. Po tych ponurych pustkowiach wędrują klany barbarzyńców i plemiona olbrzymów. A przestworzami władają potężne smoki. Lecz pośród zamarzniętych ostępów stoi bastion cywilizacji. Miasto Neverwinter, klejnot północy. Za wysokimi murami miasta mężni i dzielni śmiałkowie zmuszają tę surową krainę do posłuszeństwa. Ich przywódcą i obrońcą jest legendarny bohater Lord Nasher Alagondar. Są jednak na świecie rzeczy, którym nie sprosta żadna odwaga. Straszliwa zaraza zaatakowała miasto. Śmiertelna choroba, która najpierw dotknęła mieszkańców żebraczego gniazda. Już niedługo cały Neverwinter pozna tchnienie wyjącej śmierci. Zarazy nie udało się pokonać. Wybuchła panika, a wkrótce na ulicach doszło do zamieszek. Klejnot północy został powalony na kolana. By ratować Neverwinter, Lady Aribeth de Tylmarande, paladynka Tyra i prawa ręka Lorda Nashera, postanowiła znaleźć zbawcę miasta. Na jej wezwanie odpowiedział tłum śmiałków marzących o bohaterskich czynach. Niektórych przyciągnęły obietnice sławy i chwały, innych skusił blask złota. Ci, którzy rokowali największe nadzieje, zostali przyjęci do Akademii, gdzie pod okiem największych umysłów Neverwinter rozpoczęli żmudne szkolenie. A wszystko to z nadzieją, że spośród nich wyjdzie bohater, który uratuje miasto od wyjącej śmierci i tajemniczej, złowrogiej siły stojącej za zarazą. Okej, okay, dobra, jesteśmy w grze. Jak się prezentujesz? No, sympatycznie. Taki jakiś podejrzany cień pada na twoją brodę, troszkę jakbyś miała brodę. Taką włoszoną brodę, no ale cóż. Być może po prostu ma taką przypadłość medyczną. Dobra, co my tu mamy? Nasz ekwipunek. Co mamy na sobie? Tunikę giermka. Klasowa, bazowa klasa postaci, klasa pancerza 0. Tutaj mamy zbroję skórzaną z dwoma. O ile wiem, to w Baldusach i Icewindach klasa pancerza im niższa, tym lepsza. W Neverwinterze i w trzeciej edycji Dungeons and Dragon im więcej, tym lepiej chyba. Tego się będę trzymał. Dobra, G to jest szybki zapis. No tu jakaś skrzynia już jest, oczywiście, że ją obczaimy. Maczuga. A niech se będzie ta maczuga, zapraszam. Dobra, idziemy, co się tu dzieje? Kim ty jesteś? Paweł? A gdzie jest Gaweł? Zatrzymał mnie. A, to ci Paweł. Bałem się, że prześpisz cały dzień. Instruktorzy musieli chyba nieźle cię wymęczyć. Jezu, czy mu się włosy ruszają? Jezus Maria, ale jakąś galaretkę ma na głowie. Czekajcie. Czy wy to widzicie? Jakby z jakimś pudingiem chodził. Mam na imię Paweł. Jestem jednym z nowych rekrutów. Przybyłem do Akademii tego ranka. Wiem, jak się nazywasz. Ale nasze włosy też się tak dżiglują trochę. Jezu, teraz to normalnie jakby miała wąsik Hitlera, nie? Dobra, cześć Paweł. Tak, nazywam się Aliana Ashal. To prawda, co mówią tobie, że Lady Aribeth osobiście kazała Akademii wysłać ci zaproszenie na szkolenie? Nie wiem? Chyba tak. Nigdy nie słyszałem o kimkolwiek, kto wcześniej byłby zaproszony do Akademii na szkolenie. Zwykle ludzie błagają, żeby tu się dostać. To musi być dla ciebie wielki zaszczyt. Okej, okay. To jest taka zadufana odpowiedź. A kto dba o zaszczyty? Są tu, bo węższą okazję dla prawdziwych zarabków.
Dobra, odpowiedzmy dobrze. To dla mnie zaszczyt i przywilej, że mogę służyć Neverwinter. Jesteś też skromna jak na kogoś, na kim spoczywają tak wielkie oczekiwania. Mnie nie było tak łatwo dostać się do Akademii. Mój brat, Beam i ja pracowaliśmy na jednej z pobliskich farm pod miastem, gdy usłyszeliśmy, że Lady Aribeth poszukuje bohaterów na pomoc Neverwinter. Wiedzieliśmy, że miasto jest w potrzebie, lecz zanim tu nie przybyliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy w jak wielkiej. Zdążyliśmy tuż przed tym, jak zamknięto bramy i nałożono na miasto kwarantannę. Okej, miasto jest zamknięte, zajebiście. Dzięki Bogom, że przyjęto mnie do Akademii. Nie chciałbym być tam, na ulicach z zarazą. Nie. Kiedy straż miejska ledwo utrzymuje porządek. Właściwie to nie wiemy zbyt wiele o zarazie, więc możemy się wypytać od razu Pawła i Gawła. Wyjąca śmierć jest stokroć gorsza niż jakakolwiek inna zaraza w całej historii Neverwinter. Na miasto nałożono kwarantannę. Nikt nie może wyjechać ani dostać się do środka. Straż miejska Neverwinter robi co w jej mocy, by utrzymać kwarantannę, lecz ludziom nie podoba się bycie zamkniętymi w mieście ogarniętym zarazą. Też bym chciał uciec. No to wtedy byśmy pozarażali całą resztę kontynentu. Każdego dnia coraz więcej ciał leży na ulicach, zaś mieszczanie są o krok bliżej paniki i otwartego buntu. Nie dziwię im się. To raptem kilka miesięcy, a już liczba ofiar sięga tysięcy. Czy ktoś nie powinien szukać jakiegoś leku? Większość ludzi porzuciła wszelką nadzieję na znalezienie leku na wyjącą śmierć. Mikstury i działa lecznicze nie skutkują, a nawet modlitwy najpotężniejszych kapłanów w mieście nie pomagają. Dlatego Lady Aribeth kazała otworzyć bramię Akademii nowym rekrutom. Miasto potrzebuje bohatera, kogoś, kto ratuje nas wszystkich przed wyjącą śmiercią. Nie mają lekarstw na to. Straż nadaje się do dupy i szukają bohatera, żeby co kuźwa zrobił. Ja się pytam. Ja zadają pytanie. Trudne pytanie, ale je zadają. Powiadają, że Aribeth pracuje nad lekiem tutaj, w samej Akademii, ale to tylko plotka. Pewnie nawet nieprawdziwa. Co wiesz więcej o tych pogłoskach na temat leku? Wiem tylko to, co słyszy się na ulicy. Niektórzy twierdzą, że Aribeth ma już lekarstwo i niedługo zacznie je rozpowszechniać. Inni mówią, że ona trzyma lek dla siebie. Intryga. Lecz jak powiedziałem, to tylko plotki. Może ktoś, kto przebywa w Akademii dłużej ode mnie, wiedziałby coś więcej na temat tego leku, jeśli on w ogóle istnieje. Co jeszcze mi możesz powiedzieć? Porozmawiaj z moim bratem Beamem, stojącym przy drzwiach. Jeśli chcesz wskazówek na temat poszukiwania przygód, w przeciwnym razie idź zobaczyć się z Olgierdem w sąsiedniej sali. On odpowiada za wyposażenie wszystkich rekrutów. Oprócz tego nie wiem, co jeszcze ci powiedzieć. Jestem tu nowy. To ty prawie ukończyłaś swoje... szkolenie. No dobra, do zobaczenia, Pawle. Tak myślę, że musisz zająć się swym treningiem. Pewnie będziesz chciała pomóc z Olgierdem w następnym pomieszczeniu dostać swój ekwipunek, aby móc podejść do ostatnich testów i ukończyć szkolenie. Jeśli potrzebne ci jakieś rady lub instrukcje na temat podróżowania, nie zapomnij pogadać z moim bratem Beamem. Z tego co wiem, to Beam faktycznie daje jakieś wskazówki typu kliknij tu, by się przemieszczać, hop. Więc raczej z Beamem nie pogadamy, a na pewno nie pogadamy za długo. Obczajamy dalej, co tu się dzieje. Kostur. Kradniemy wszystko, nie będziemy się pierdzielić. Wszystko jest nasze, wszystko zabieramy, wszystko ma być w moim ekwipunku. Skrytensa, hajs. Hajsik jak najlepszy. Hello, Beam. Widziałem cię podczas rozmowy z moim bratem Pawłem. Jeśli chcesz, mogę ci udzielić kilku wskazówek na temat podróżowania. Nawiasem mówiąc, możesz przerwać rozmowę w dowolnym momencie, naciskając klawisz Escape. Beam po prostu niszczy czwartą ścianę w ten sposób. Wciśnij klawisz Escape, lub odchodząc od osoby, z którą właśnie rozmawiasz. A teraz zaczynajmy samouczek. Dobra, nie chcę tego przechodzić, umiem klikać. Te drzwi są zaryglowane z drugiej strony, ale widać, że niedawno ktoś przez nie przechodził. Może zostaną później otwarte. Nie potrzebuję samouczka. Dzięki, Beam.
Można tu tutaj sterować też klawiaturą WASD. Dosyć specyficzna sprawa. To się mówi, że jest. To jest styl kontroli postaci czołgowy, tank controls. Wciska się do przodu i po prostu się skręca, ale na przykład sam bok bym wcisnął, po prostu będę chodził, obkręcał się w kółko. Jezus Maria, proszę nie robić takich zbroi w grach, cholera jasna. Ja już nie wiem w sumie, w takim to kolorze nie wiem, czy ona jest naga, biega z półdupem na wierzchu, czy jednak ma jakąś skórę. Oh, dobra, siema Olgierd. No, na pewno by źle się czuło. Straż miejska ma już dość problemów na głowie, starając się utrzymać porządek. Kanały pełne ciał ofiar zarazy. Wyjąca śmierć przetaczająca się przez ulice miasta. Coś strasznego. Sądzę jednak, że już o tym wiesz. Mam tu kilka przedmiotów dla ciebie. Taki druid jak ty zapewnie uzna, że mogą mu się przydać podczas szkolenia. Jeśli jesteś gotowa, udzielę ci teraz lekcji, jak korzystać z okna ekwipunku. Powiedzmy, że wiem, jak się korzysta z ekwipunku. Thank you very much. Zgadając więc, że nie muszę ci tego objaśniać. To chyba... Chwila, by nauczyć się, jak w czasie gry robić zakupy w sklepach. Mam tu kilka rzeczy, które może chcesz zakupić. A ponieważ należysz do Akademii, udzielę ci na nie korzystnej zniżki. Ja, uwielbiam zakupy. Nie potrzebuję szkolenia. Ale chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Okej, to ma już fajniejszą... klasę pancerza. Dobra, więc to można sprzedać. To można sprzedać. Sejmitary masz? Masz. Stać mnie na nie? Stać. Kup. Sierp sprzedaj. Kup drugi sejmitar. Tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję. Tam były czary. Okej. Hełmu żadnych nie masz. Kukri? Co to jest kukri? No dobra, ale wyposażyłem się w dwa sejmitary. A chciałem się wyposażyć w dwa sejmitary. Zlecimy dalej. Do kolejnego pomieszczenia. Do Berny. Hello, Berna. Witaj. Uczysz się tu w Akademii, nieprawdaż? Znam twoje imię. Wszyscy mnie znają. Jestem Berna, instruktorka w Akademii. Jeśli chcesz, mogą cię nauczyć używać mapy i dzielnika. Nie dzięki. Jeśli zmienisz zdanie, będę tu, by ci pomóc. Dobra, do zobaczenia. Dziennik zgaduje, że będzie pod J? We wszystkich tych grach jest pod J. Od angielska journal. Chociaż journal. 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 A mapa potem jest klasyk. Okej. Okay. Coś tu leżało. Jakiś regał. Czyli nie leżało, a siedziało. A jak książek nie będziemy czytać. Kolejne książki. Dobra. Czas na kolejną część szkolenia. U Herbana. Hello. Wreszcie cię tu widzę. Nazywam się Herban, ale ty zwracaj się do mnie nie inaczej, jak ser. O Jezu, mam per ser do siebie mówić? Nie jesteś zbyt zadufany w sobie, panie Herbanie? Ser Herbanie?
Moim zadaniem jest przekazać wam surowym rekrutom kilka technicznych wskazówek na temat walki, żebyście nie dali się posiekać w prawdziwym świecie. No rekrucie, nie stój tak, z tym otępiałym wyrazem twarzy. O co chodzi, jesteś gotowa zacząć trening bojowy czy nie? Tak jest, sir, jestem gotowa, sir. Dobra, załatwmy to szybko. Zwracaj się do mnie, sir, kiedy otwierasz usta, robaku. Gdyby zaraza nie sprawiła, że tak bardzo potrzebuję rekrutów, wykopałbym cię stąd za takie podejście. Och, Jezu, typowy profesor. Ale tkwię tu z tobą i nie mam czasu, by łamać twojego ducha i wpoić odpowiedni szacunek i dyscyplinę. Nie musimy ze sobą przepadać, lecz będziesz słuchać tego, co mam do powiedzenia. Ta wiedza może kiedyś ratować twoje życie, rekrucie, więc słuchaj. Za każdym razem, gdy będziesz chciała użyć na wrogu ataku lub ataku specjalnego, P kliknij na przeciwniku, aby otworzyć okrągłe menu. Pup. Następnie L kliknij na ikonie ataku specjalnego, na dole po prawej stronie menu. Czemu ataku specjalnego? Czego on mnie uczy? To otwiera drugie menu, zawierające wszelkie atuty lub ataki specjalne, które posiadasz. L kliknij na ataku lub atucie, którego chcesz użyć. Nadążysz za mną? Rozumiem. Masz poważny problem ze swoim nastawieniem, dziewczyno. Lecz twoje pyskowanie nie będzie wkrótce moim zmartwieniem, więc słuchaj i skończ szybko tą lekcję. Będę go wkurzał, jak tylko będę mógł. W menu ataków specjalnych znajdziesz ikonę parowania, umieszczoną na samej górze, na godzinę 12. L kliknij na tej ikonie, gdy będziesz chciała wejść w tryb parowania. Kiedy parujesz, nie wykonujesz ataków, lecz możesz wykonać test przeciwko umiejętności przeciwnika, żeby odbić lub zablokować ciosy, które w przeciwnym razie mogłyby cię dosięgnąć. Okej. W każdej rundzie możesz sparować jeden udany wrogi atak za każdy atak, który możesz normalnie wykonać. Jeśli twój rzut będzie udany o 10 lub więcej punktów, masz prawo do kontrataku bez żadnych kar. Dobra, zrozumiałam. Nie ma potrzeby się tak wydzierać. Jeśli nie będzie krzyczeć, rekrucie, moje słowa mogą się nie przedostać przez twą grubą warstwę szlamu pokrywającego twój mózg. Słuchaj teraz następnej lekcji. Twoja broń służy nie tylko do zabijania, rekrucie. Czasem może się przydać. Może mieć inne zastosowania. Na przykład przyda się do otwierania skrzyni lub albo drzwi. Jeśli znajdziesz zamek, którego nie umiesz otworzyć, prawym kliknij na drzwiach i wyważ. Jasne. Im jesteś silniejszy, tym łatwiej. Spoko. Bardzo jasne. Łapię i jedźmy z tym przedstawieniem. Kiedy jakiś olbrzym wyrwie ci język za pyskowanie o rekrucie, pamiętaj tylko, że gdzieś daleko będę się uśmiechać. A teraz skończ te żarty i skoncentruj się. Jezus Maria, on już jest tak wścieknięty. Ale on jest tak wścieknięty. Nie jesteś typem wojownika, więc nie musisz brać udziału w ćwiczeniach bojowych. Są one wprawdzie dostępne dla każdego. Jeśli pomyślnie je przejdziesz, ukończysz swoje podstawowe szkolenie. Zalecam jednak, byś poszukał odpowiedniego dla siebie nauczyciela. A, chyba sobie odpuszczę. Tak sądziłem. Nie znasz się na walce. Idź sprawdzić swoje umiejętności w którejś z innych prób i testów. Wiecie co, ale ja myślę, że się sprawdzę, no bo... No myślę, że będziemy jednak walczyć tym druidem troszku. Więc spróbujmy. Chcę przejść próby walki. Porozmawiaj z moimi asystentami. Kapral Dandy, stojąc pod nią w wschodnim końcu tej sali, sprawdzi się w walce wręcz. Potem, aby zdać test broni strzeleckiej, porozmawiaj z kapralem Hewetem, znajdziesz go pod zachodnią ścianą. Czyli teraz do Dandy'ego, na południowy wschód. Kapisz. Tam jest Hewet, więc to będzie... Dandy. Ale to już tak... bez ser? Kolejna galaretka. Kurde, nie patrzyłem, czy Hawetowi wskaźnik potrząsania się włosami wzrastał wraz z jego zdenerwowaniem. Kurde. Jestem gotowa na test walki bezpośredniej. Nie przejmuj się, to nic wielkiego. Ty i ja poćwiczymy fechtunek, więc cały czas parować ciosy, starając się odbijać twoje ataki. Aby zdać, musisz jedynie mnie trafić.
lub jeśli wolisz, możesz zniszczyć tego manekina używając swojej broni. Wybór należy do ciebie, atakuj mnie lub manekina. Ponieważ nie jestem do ciebie wrogo nastawiony, musisz kliknąć na mnie, a potem wybrać ikonę ataku. Jeśli chcesz mnie zaatakować, możemy zacząć, kiedy tylko chcesz. Wydaje się w miarę normalny Dandy, więc może manekina poatakujemy. Piękne pudło. Kolejne pudło. Nie możemy trafić stojącego manekina. To bardzo źle wróży. Ale patrzcie, jak ona skupiona jest tym swoim wąsem. Wow. Dwa razy ciepnęliśmy gościa. Znaczy manekina. To jest najbardziej antyklimatyczna bitwa, którą oglądam. I skazuję was do oglądania. Zgaduję, że to może nie był dobry pomysł dawać jej dwie bronie na początku. No. Myślę, że od razu będzie lepiej. Dobra robota, ale musisz kontynuować swój trening w innym miejscu. Udało ci się zdać testy walki, ale to trening w Akademii jeszcze nie dobiegł końca. Jako druid musisz poddać się odpowiedniej próbie, zanim pozwolą ci ukończyć szkolenie. Nic więcej nie mogę dla ciebie zrobić. Dobra, więc musimy teraz odszukać szkolenie dla nas. Zgaduję, że to będzie gdzieś w tą stronę. W ogóle, gdzie są moje czary? Jakie ja mam czary aktualnie? Dziennik... Księga zaklęć. Więc na zerowym są sztuczki, które zgaduję, że muszę zapamiętać. Leczenie powierzchownych ran. Cnota, Jezus. Damy sobie światło i odporność. A na pierwszym... Leczenie lekkich ran. Trzymałość na żywioły. Oplątanie, śliskość, uśpienie. Przywołanie istoty 1. See. Magiczny kieł. Okej, to jest, żeby wzmocnić naszego towarzysza. Widzę, że tutaj nie ma żadnego takiego czaru, który mógłbym zadawać po prostu obrażenia. No, dobra, niech tak to będzie. Szkolenie magii mistycznej. My chyba nie jesteśmy teraz na magii mistycznej. Coś innego robimy. Szkolenie łotrzyków. Kapłańskiej. Magia druidów jest chyba bliżej kapłańskiej niż mistycznej. Myślę, że tutaj muszę przejść. Miło cię widzieć. Nazywam się Elin i jestem wiernym sługą oraz duchowym przywódcą w Akademii. Przybywasz tu niewątpliwie po to, by ukończyć szkolenie. Jak na razie, biorąc pod uwagę twoje osiągnięcia, zapowiadasz się bardzo dobrze. Mniemam, że kiedy już ukończysz naukę, staniesz się chlubą naszej Akademii. Nim przejdziesz do próby wiary, Aliana, udzielę ci ostatniej lekcji rzucenia zaklęć kapłańskich. Możemy zacząć? Tak. Na początku wyjaśnię ci, jak wybiera się zaklęcia. Zarówno kapłani, jak i druidzi przygotowują zaklęcie kapłańskie w ten sam sposób. Aby rzucić czar, musisz wpierw nauczyć się korzystać z listy zaklęć. Nie próbuj tego teraz, gdyż przerwiesz naszą rozmowę i trzeba będzie zaczynać wszystko od początku. Po prostu słuchaj, co mam ci do powiedzenia. Wykonasz to później. Znowu łapiemy czwartą ścianę. Przebijamy się. Prosto łubem. Jeśli chcesz przejść do listy czarów, naciśnij klawisz B, albo kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonie księgi zaklęć, która znajduje się pod portretem postaci. Wywoła to menu z listą zaklęć. Lewa jego strona zawiera spis wszystkich czarów, do jakich masz dostęp za pośrednictwem twego boga. Prawa zaś pokazuje przygotowane zaklęcia, o które się modliłaś. Kliknij, przeciągnij z listy zaklęć na stronę z przygotowanymi czarami te zaklęcia, których potrzebujesz. Pamiętaj, żeby móc z nich korzystać,
Musisz najpierw odpocząć. Okej. Każdy, kto posługuje się magią, powinien pamiętać o odpoczynku. To podczas niego uzupełnimy nasze zaklęcia i modlimy się do naszego Boga. Jeśli chcesz odpocząć, kliknij na przycisk odpoczynek umieszczony. Jest on po lewej stronie, na dole pod portretem postaci. Oznaczony jest ikoną przedstawiającą zamknięte oko. Gdy odpoczywasz, uzupełnią się dostępne ci zaklęcia. Czary z niższych poziomów uzupełnią się szybciej, w pierwszej kolejności. Te z wyższych zaś wymagają większej ilości czasu. Jeśli umieścisz zaklęcia na pasku skrótów reprezentujące jej ikony, podświetlą się, gdy uzupełnisz te czary. Pamiętaj o częstym odpoczynku, zważ jednak, że nie możesz odpoczywać w trakcie walki. Jeśli chcesz rzucać zaklęcia, najlepiej wykorzystać do tego celu pasek skrótów. Pamiętaj, że masz dwa dodatkowe paski skrótów dostępne pod klawiszem Shift i Control. Okej, jasne. Czary, które nie wymagają określenia celu, zostaną rzucone automatycznie, gdy wybierzesz je z paska skrótów, bądź poprzez system menu. Wiele zaklęć jednakże potrzebuje wskazania celu, istoty, obiektu bądź miejsca na ziemi. Gdy wybierzesz z paska skrótów, dobra, to jest w miarę jasne, rozumiem. Jako druid masz do swojej dyspozycji obok kapłańskich zaklęć natury, również i zdolności specjalne. By z nich skorzystać, kliknij na swojej postaci prawym przyciskiem myszy i wybierz znajdującą się po lewej stronie ikonę zdolności specjalnych. Okej. Druid. No, zwierzęcy towarzysz, spoko. Wywoła to menu zdolności specjalnych. Zwierzęcy towarzysz. Coś jeszcze? Koniec lekcji. Chcę podjąć próbę wiary. Widzisz tego mężczyznę przy południowej ścianie komnaty, musisz skorzystać z magii, jaką dysponujesz i uleczyć jego rany. Wróć, gdy już wykonasz powierzone zadanie. Ranny człowiek. Dobra, musimy odpocząć. O Jezus, w pobliżu czają się wrogowie jakiś. Ospały szkielet, który nic nie robi. Nie ma obok mnie wrogów, odczepcie się! No, nie odpocznę! No, zdechnę tutaj i nie odpocznę! Noż do kuźwy nędzy. Czy ta gra pozwoli mi odpocząć? Dobra, chyba musimy aż przejść do innej lokalizacji. Bo gra skisła. Halleluja. Dobra, ustawmy sobie faktycznie czary tutaj. Przepisz zaklęcie, druida, poziom pierwszy, magiczny kieł, druid. Przywołanie istoty. Druid. Poziom zerowy. Odporność. Nie tu. Tu. Światło i ostatni. Nie to. Nie tam wlazłem. Przypisz druid 0. Leczenie powierzchownych ran. Mam nadzieję, że ja po prostu leczeniem powierzchownych ran będę mógł to załatwić. Jak będę musiał nauczyć się leczenia lekkich ran z pierwszego poziomu i się cofać tutaj, żeby móc odpocząć, to się rozsierdzę, moi drodzy mili widzowie, kochani, subskrybenci i wszyscy naokoło. Więc mam nadzieję, że mnie gra teraz nie rozsierdzi i będzie wszystko cacy. Dobra, więc leczenie powierzchownych ran, ranny człowiek. Proszę, zechcieli ze mną porozmawiać. Zaraz. Przywołajmy mojego jastrzębia. Hello! Udało ci się przejść próbę wiary. Udaj się do południowej sali zgromadzeń, gdzie odbywa się ceremonia. I dołącz do innych absolwentów. Nim odejdziesz, przyjmij ode mnie ten prezent. Nagrodę za ukończone szkolenia. Mógłbym ci jeszcze w czymś pomóc? Nie, raczej nie. Ruszaj w drogę z błogosławieństwem Tyra, Aliana. Twoje przeznaczenie czeka na ciebie poza murami Akademii. O, mój jastrząb rzucił się na szkieleta. I też trafiać nie potrafi. Cudownie, no widać, że to jest mój zwierzaczek. Pieśń wytrzymałości. Wytrwałość. Ulepszono o jeden. Cudownie. Cudownie. Dobra, więc teraz będziemy
Musieli tu iść? Chyba tu. Skoro twój trening dobiegł końca, możesz wejść do sali zgromadzeń. Lady Alibet wciąż udziela błogosławieństw wszystkim nominowanym. Przykro mi, ale są na służbie. Niech każesz chyba czekać Lady Aribeth, aby mogła udzielić ci błogosławieństwa. Dobra, dobra. Pójdziemy już, spokojnie.